Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam. My sobie zarazkiem wędrujemy po lesie. Chodzimy takimi drogami leśnymi i oglądamy, jak to tu wszystko wygląda. Mam na ramieniu przypiętą torbę. Jakby jakiś śmieciuch wpadł, to wezmę, bo wiem, że grzybów jeszcze nie ma. Czekamy, będzie pełnia w niedzielę, czyli zaraz po pełni, już od poniedziałku. Według mnie oczywiście mogą się pokazać grzybki już, ale jak będzie, to mogę się pomylić. Człowiek jest tylko człowiekiem, tak? Ale na mój nos tak będzie. Dobra, i tak sobie chodzimy teraz i no i sprawdzamy, czy coś przy drodze nie ma, czy jakichś maluchów nie ma, czy cokolwiek. Wiecie, jak to jest. No i podziwiamy sobie tą naszą przyrodę. Ale śmieciuchów na razie, powiem Wam, ani jednej buteleczki, nic nie ma. Dobrze wysprzątałem też. A nie ma grzybów jeszcze, to grzybiarzy też nie ma w lesie i nie ma komu śmieciuchów wyrzucać. Ale dobra, tak powinno być i tak powinno zostać. Tu Wam pokażę tu miejsce na rydze takie, tylko że już tu rydzy nie ma. A dlaczego? Zaraz Wam pokażę. O, tutaj były rydze zawsze na tym skrzyżowaniu. Tutaj. Tu się wchodziło. Tu się zaczynały rydze. A właśnie tu. Dlatego, że tu kamień wysypali. Widzicie? A one tutaj właśnie rosły tak. Zawsze w tych tu parę metrów, na parę metrów kwadratowych tutaj tej siłki tutaj w każdym razie sobie rosły. No ale nawet nie ma co patrzeć, bo wiem, że rok temu już nie było i dwa lata temu, jak tu zasypali, to jeszcze parę sztuk było, ale w tamtym roku już nic. Zobaczymy, chyba że się przeniosą gdzieś dalej od tych kamieni. Dobra, my idziemy do przodu. Jeszcze nie ma tak gorąco, także jest dzisiaj sobota. Sobota dzisiaj, tak. Nie wiem, czy dzisiaj puszczę ten film, czy nie. W każdym razie, no idziemy tutaj zawsze. Nie. Muszę się obkręcić, bo oczywiście Ares mnie obkręcił smyczą. Tu Wam pokażę. Tu jak sobie zawsze idę tutaj wolniej, powolutku i sprawdzam ten bok. Jak idę tu, jeszcze nie tu, jeszcze nie tu, jeszcze nie tu. Wiecie co, ja to na pamięć wszystko znam. Widzicie, koło tego drzewa tutaj, co stoi, ten dąbek. Tutaj zawsze jak są grzybki oczywiście, sobie zaglądam i tu zawsze parę prawdziwków. Zdarzało się, tak powiem, parę prawdziwków tutaj znaleźć. Takie tereny widzicie tutaj, górzaste, tu fajne, wejść i poszukać sobie. Ale nie jest tak, że dużo już jest tutaj grzybów. W szczególności prawdziwki, ale trafi się coś. Coś się tam trafia, ale bardzo mało. Nie jest tak, żeby było och. Witam Was serdecznie. Dobra, już nie gadam, bo będzie za długi film albo coś. Nie wiem, czy w ogóle to puszczę. Ale dobra, idziemy. Idziemy w tamtym kierunku, do przodu. Walczymy, póki jest jeszcze chłód. Przejdziemy się. Ale po drodze parę kałuży zaliczy. Się ochłodzi, będzie dobrze. Także jeszcze mamy gdzieś jakieś 45 minut chodzenia. Powiem Wam, dwa śmieciuchy wpadły. Dwie puszki po piwie. Jak na razie. Także cieszę się, że nie ma
chciałem wam pokazać. Zobaczcie, jakie ładne kureczki tu rosną. Nie ma za dużo, bo są trzy. Ale są. Może jakbym tu poszukał, by było więcej. Ale dobra. Nie bierzemy. Idziemy dalej. Idziemy dalej poszukać. Trudno już. W piatce mam śmieciuchy, także już nie będę zbierał grzybów teraz. A oby się coś jeszcze pokazało. Oprócz kureczek oczywiście. Ale daleko. Zaszliśmy daleko z Salesem. Będziemy wracać. Jeszcze takie kółko musimy zrobić. I dopiero z powrotem. To mamy chodzenia, chodzenia. Ale trzeba szybciej iść. Jak nas dopadnie słoneczko, to... O, trzeba takimi... W takim cieniu się poruszać, bo inaczej będzie ciężko. Jesteśmy niedaleko, to mówię, idę sprawdzić, czy zajączki są. Ale szukam. Zobaczcie, czy jest taki maluch. Całkiem maluszki. Niech sobie rośnie. Idziemy poszukać. Może jeszcze będą jakieś, ale... Na razie nie widzę. O, jest. O, ten już jest trochę większy. Zobaczcie, jaki ładny. Ten. Twardy. Zajączek. O, to idziemy zobaczyć tam dalej. Może jeszcze coś będzie. Na innym stanowisku. Takie maluszki są. Właśnie takie maluszki powinno się zbierać, bo one szybko robaczywieją. Także no zobaczymy jeszcze tam dalej, zobaczymy. Widzicie, jak klara świeci? Po prostu mokrusieńki już jest. Katastrofa. Dobra. Nie wiem, którą stronę mam iść. Dobra, idziemy cieniem, czyli tam, tamtędy. Tam jest cień. Tędy nie pójdziemy, tamtędy pójdziemy. Ale jest... No jeszcze całkiem ten jęzor ma niewyciągnięty. Powiem wam, ciężko się już chodzi. Żeśmy dzisiaj kilometrów narobili. Może nie za długo, ale... Nie wiem, z 5 kilometrów może zrobiliśmy. Może to dla kogoś nie jest dużo, ale... Ja jeszcze te kolana odczuwam, także to nie jest takie proste chodzenie jeszcze w tym... Jak jest tak ciepło, to... To już w ogóle... A teraz będzie ze 24-5 stopni może już. Dzisiaj ma być gdzieś koło 30. 22 może będzie 3. No. Jeszcze słonko nie jest tak wysoko. Ale co moje, to moje. Dla zdrowia. Wiecie, przejście. Satysfakcja, zdrowie. Nieważne, że grzybków nie ma. Kiedyś będą. Myślę, że już bliziutko i to. Ale poobserwować, pooglądać. Wiecie, jak jest zielono, ładnie w lesie, to myślę, że każdy lubi wypoczywać, tak? W lesie. I trzeba wypoczywać, trzeba korzystać każdego dnia. Ino można. Kiedy ino można, to można iść do lasu. Niektórzy nie lubią, ale co zrobić? Ja lubię, uwielbiam chodzić po lesie. Jeżeli można odstresować, trochę kondycji nabrać, bo różne są tereny w lesie, tu nie ma chodników. Trzeba uważać, jak się chodzi, żeby się nie potknąć. Ale najważniejsze, że śmieciuchów nie ma, mam tylko dwie puszki. Śmieszne. O dwie za dużo oczywiście, ale cieszę się naprawdę. Zobaczymy na jesień, jak to będzie wszystko wyglądać. Ale mam jeszcze na oku parę tam takich nie za bardzo miejsc, trzeba je wyczyścić, ale to już później. Nie w te upały na pewno nie, bo to się nie da. Jest za dużo po prostu tych komarów, tych muszek, tego wszystkiego. Człowiek się moment spoci, to po prostu człowieka zjedzą. Wiecie, i to też jak się posprząta, to śmierdzi strasznie.
bo to gieruje zaraz oczywiście wszystko. Ten, kto nie miał w bagażniku takich śmieciuchów, to nie wie. A ja wiem. I robactwa wychodzi z wszystkiego, masakra. Dlatego lepiej poczekać. Albo tak jak ja robię do wiosny. Robię wiosną praktycznie i w zimę też się zbiera. Oczywiście jak nie ma śniegu i tego. I późną jesienią się zaczyna. Wtedy jest ok. Ale jak już przyjdzie lato, to wiesz, no nie da rady, nie da rady. No ja, może ktoś tam zbiera, ale ja nie. Ja po prostu muszę odpocząć od tego. Psycha czasami siada. Jak tyle tych śmieciuchów, dzień. Ile tego można? Dobra, jeszcze się przyjdzie. Tam pójdziemy jeszcze zobaczyć. I będziemy się żegnać. Nawet motylek na tam lesie, widzicie? Dobra, Ares. Jeszcze mamy kawałek do autka. Patrzcie, jakie grzyby znalazłem. To mi się podoba właśnie. Nie tylko muszą być jadalne. Na pewno są niejadalne. Zobaczcie, ile tego tu jest. Jaki wysyp. Patrzcie tam, jak to pięknie wygląda. Ale się tego wysypało tutaj. Jedno miejsce takie jest. Jest tego masa. Pięknie to wygląda. Zrobię parę zdjęć i uciekamy dalej. Nie wiem, co to jest za grzyb. Nawet nie sprawdzałem. Myślę, że nie jadam. Tu na ścieżce też rosną. Koło Aresa. Aresapie. No dobra, idziemy się żegnać. Ja na razie tutaj nic nie widzę. Myślę, że już następnym razem może już będziemy coś zbierać, co? Kurde, oby moje proroctwa się sprawiły. Tak mi się wydaje, chociaż w tym roku, powiem wam, jest ciężko przewidzieć cokolwiek, no. Taki dziwny ten rok jest jakiś. Ale zdarzają się też takie. No co zrobić, że nie idzie przewidzieć, nie ma grzybów i jakoś tak dziwnie to wszystko się zachowuje, ta roślinność. Ale no czasami tak po prostu jest, może jest za gorąco, po prostu nie tyle. Ale zobaczymy, jutro jest niedziela, także jutro już jest pełnia księżyca. Mówią, że jak jest pełnia, to nie ma grzybów. No, ale ja twierdzę inaczej. Mi się zawsze trochę inaczej to sprawdzało. Ale no, każdy mówi, jeden mówi tak, drugi mówi tak, że prawdę się człowiek nie dowie, jak to jest. Ja tak jak mówię, dużo grzybów zbierałem, jak było zawsze, zaczynała się pełnia i później oczywiście już zaczęło ubywać tego. A niektórzy mówią właśnie, że jak zaczyna przybywać księżyca, to wtedy jest najwięcej grzybów. No, różnie to tam. W każdym razie jest pełnia księżyca. Myślę, że w poniedziałek też będzie jeszcze pełnia, ale już będzie ubywać od wtorku. Także już od wtorku według mnie powinniśmy mieć jakieś już pierwsze wysypy grzybów. Jakieś, no ja nie mówię, że takie wielkie będą od razu, ale już jakieś maluchy. Chciałbym, żeby się sprawdziło, ale no życie zweryfikuje wszystko. Nie ma nic, po prostu jest sucho, dym się robi powoli, ale ściółkę sprawdzałem pod spodem, to jeszcze jest wilgotno, ale już teraz jeszcze jutro czy pojutrze powinno już popadać, bo inaczej będzie ciężko chyba, jak nie będzie deszczu. Śmieciuchu mało, trzecią puszkę podniosłem teraz, także z tego się cieszę. No i co, widzimy się może, nie wiem czy jutro. Zobaczymy, jutro niedziela, to może skoczę gdzieś do lasu. Znaczy, na pewno skoczę. To jak długo, gdzie pójdę, to nie wiem. A może w poniedziałek już przy jakichś grzybkach będziemy się widzieć, albo we wtorek. No, zobaczymy. No, ten przyszły tydzień okaże się po prostu. No bo wiecie, niedziela jest stricte ta, jak mówię, pełnia. W
poniedziałek to samo, już będzie od wtorku, już będzie ubywać troszkę tego księżyca i wtedy się zaczyna wysyp. Ale powinien się zacząć tak. Jakiś grzybku. Ma ślaczki, podatki. No i prawdziwki oczywiście. Także dobra, to ja wam bardzo dziękuję za obecność. Ja już mam dość. Ares ma dość. Pójdziemy się napić do samochodu i do cienia po prostu na ogród. Zjeść jakąś sałatkę z ogórków, z pomidorami swojskimi oczywiście. Także było mało śniadania, żeśmy jedli. Bo za późno wstałem po prostu i mówię, lecimy szybko do lasu, bo po prostu potem już się nie da. No jest za gorąco. No to trzymajcie się. Jak się wam podobało, to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Teraz takie filmiki widzicie, mało śmieciuchów. To praktycznie mało co tam wpada. Pochodzę po takich terenach, co są raczej czyste, wysprzątane. Kontroluję po prostu wszystko, no i czekam na grzyby. Po prostu mam teraz lajcik po prostu. Cieszę się tym czystym lasem. Jeszcze będę bardziej się cieszył, jak już nie będzie, jak będą grzybki. No, trzeba trochę radości w życiu mieć, tak? No to trzymajcie się i do następnego. Ares, pożegnaj się ładnie. Pożegnałeś się? Ares, siadł ładnie. No siadł, ale nie. Siadł. Nie leżeć, siadł. Ares, wstawaj. Wstawaj. Ja wiem, że zmęczony jest. Daj łapkę. Chodź tu. A daj łapkę ładnie. No daj łapkę. Aresku, daj łapkę. No daj. On już jest zmęczony, on już klapie. A wiecie, to jest cały Ares. Co tam jest? Na tym korzeniu, a tam nie ma nic. Dobra, to do następnego, papa. Pa.